Archiwum filmowe gościł pani Haliny Sadowskiej, urodzonej w Kaliszu w roku 1931. Posłuchamy, co pani Halina zapamiętała z czasów okupacji hitlerowskiej. Kim byli, czym się zajmowali pani rodzice? Tata był z zawodu ślusarzem, mama z zawodu krawcową, ale nie pracowała w swoim zawodzie poza mąż pójściu, tylko zajmowała się domem i nami. A w czasie okupacji poszedł na wojnę tata. Później nie było. Dopiero zmienił zawód, jak zwrócił z niewoli, bo tam pracował później u gospodarza i mu się praca tak spodobała na roli, że zamienił się w rolnika. Ma pani jakieś wspomnienia sprzed wojny? Chodziłam od 6 lat do szkoły, bo chodziłam na 3 maja. Także ja u komunii pierwszej też byłam jeszcze przed wybuchem wojny, bo z drugiej klasy. Urodziłam się gdzieś tam chyba na Stawiszyńskiej, tak niedaleko tam, a później już to cały czas na Żołnierskiej. Ja i brat ten jeden się urodził, nie, brat już tutaj się urodził w Kaliszu i drugi, Grażyna, to już tutaj na Majkowie. Cały czas tutaj mieszkaliśmy. Czy pamięta pani moment, w którym się pani dowiedziała, że wybuchła wojna? Pamiętam, bo to już o tej wojnie to było, radia to nie każdy miał, ale tutaj taty, brat i u nas w domu było radio. To wszyscy przychodzili, całej ulicy słuchali, bo to tyle się rozmawiało. Czy pani tata walczył w kampanii 1939 roku? Pocieszał, że to się niedługo skończy i że wróci. A wcale tak nie było, bo tata miał jeszcze przyjaciela takiego ze szkoły, jak chodzili, bo chodził do Asnyka. Tamten wrócił i nie wiedział, co się stało. Były takie pogłoski, że nie żyje, że został ranny i że nie żyje. No to wtedy była rozpacz. Ale po jakimś czasie przyszedł z niewoli pierwszy list, że jest w niewoli, tam dosyć długo był. Później u gospodarza już pracował. Raz jedyny przyjechał w czasie okupacji na urlop do Kalisza. Od tego gospodarza tam. Pamięta pani chwilę, w której po raz pierwszy zobaczyła pani Niemców? No to strach był. Taki ogromny strach, bo bardzo ludzie mówili, że zabijają, mordują, że to była obawa. I później zresztą cały czas się człowiek bał. Gdzie pracowała pani mama w czasie okupacji? Mama nie pracowała, bo mieliśmy swoją ziemię i mama cały czas zajmowała się tą ziemią, uprawą różnych i sprzedawała warzywa, tak co było potrzeba. To. Była pani przecież dzieckiem, jak i czym się pani bawiła? Tutaj dosyć dużo mieszkało lokatorów, bo tu były te domy takie stare i tu byli lokatorzy, także było dużo rówieśników. Także nie wolno było gdzieś tam wychodzić daleko czy uciekać, ale tak na podwórzu, tu w ogrodzie się bawiło. A jakie mieliście zabawki? No to, co było kupione przed wojną, to było, a później już nie było nowych zabawek. Lalki jakieś tam, nie. Żadnych rowerków, hulajnog, to tego nie było. Jak wyglądały wasze kontakty z Niemcami? Strach ogromny, bo stale jakieś rewizje. Tak, że wprowadzali tu nam jeszcze mieszkańców, bo tak było, że Niemcy jak zobaczyli jakąś willę, która im się podobała, to zabierali mieszkania. Także my później byliśmy tylko w jednym pokoju. Było. A jeszcze u nas była kuzynka, bo jej mama zmarła, tak dwie. To mieszkaliśmy nas, trójka i dwójka tamtych, to pięć i mama, to mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Taka oficyna, nie wiem, pamięta pan, co tu stała? To w tej oficynie na parterze mieliśmy jeden, jedyny pokój, a tak to wszędzie powsadzali lokatorów. Też mieszkała Niemka i była polska służąca u niej. I ona prawdopodobnie tam trochę coś ich okradała, ale później zgoniła to na dzieciaki, że tutaj. I wtedy przyszła żandarmeria, przyszła i zabrali mojego brata, mojego kuzyna, tu sąsiadów, chłopaków, ze czterech, przetrzymywali ich na Grodzkiej, w
pewno 3 dni, bili ich tam, przychodzili, to jak przyjeszli, to później tyłki mieli takie silne, wszystko podczuwają. A tamta powiedziała, że to dzieciaki tam chodzą na owoce, że kradną w tym. Jeszcze tylko taki pamiętam, na przykład moja mama jako krawcowa miała maszynę. I jakaś Niemka dowiedziała się, że jest maszyna, to przyszła z żandarmem do nas i tą maszynę zabrali. A jak to się stało, że mama trafiła do więzienia w Rabiczu? Chlebem był na kartki, wszystko na kartki. Także tego, coś takiego lata tutaj, było mało. Mieliśmy, ponieważ mieliśmy zboże swoje, w ogóle to się kręciło młynkiem takim, nieraz taki specjalny młynek, trochę większy niż do kawy, też się mieliło w tym to żyto czy tego i to chleb. Ale wtedy sąsiad taki tu mieszkał, miał kierat, konia i przyszedł, zaproponował, żeby mama mu dała, to on nam skręci, bo będzie kręcił też tam tu komuś jeszcze to zboże. I wtedy oni tam, bo to było to pole, tak jak tu za cegielnią, za tym jak od Stawiszyńskie to wolne teraz, co jest takie, tam mieli stodoły, ten kierat, a tam ci Niemcy się, nie wiem, czy ktoś nasłał, czy że złapali. I on powiedział, że to mu mama dała to zboże i do kręcenia. I wtedy mamę zabrali. I osądzili i zesłali do więzienia tam właśnie. To było takie ciężkie więzienie, że nie było wiadomo, czy w ogóle wróci. Zostaliśmy sami. A mama tam dostała taki wyrok 4 miesiące i tam siedziała przez te 4 miesiące. No ale później wróciła. Czy musiała pani chodzić do szkoły? Do szkoły nie chodziliśmy w ogóle, bo dopiero później, w późniejszym okresie na Pomorskiej otworzyli dla Polaków szkołę, ale tam też, nie wiem, tam się nic nie uczyli, tylko chodzili na zioła, jak zbierać jakieś zioła, coś tam. Taka była nauka. Brała pani udział w tajnym nauczaniu? Do nas przychodziła pani, która nas tutaj na takie komplety organizowane było. Kilka osób raz były tutaj u nas, raz były u znajomych na Stawiszyńskiej. Także przychodziła pani, nam udzielała lekcji. Panna Marysia, nie wiem jak się nazywała, nie pamiętam, ale ona nas uczyła. Przychodziła także, chodziła po domach i lekcje z nami, to znaczy polski, matematyka, trochę z historii. Także miała kilka osób. Dużo dzieci chodziło na takie lekcje? No tu o tym, to tak byłyśmy. Ja chodziłam na Stawiszyńską, na przykład przy Róg Żelaznej. Tam tak ci szlajterowie mieszkali, tam u niej albo u mnie było. Było nas w jednej grupie, byłyśmy dwie. Później doszła moja kuzynka. Mamy od taty siostry, co tutaj mieszkała. I, bo to grupami były, nie? Ona klasami robiła, bo ja już zdałam wtedy do 3 klasy. A z czego się uczyliście? Skąd podręczniki? Podręczników to chyba nie było. Tam jakieś czytanki, to książek takie ona przynosiła jakieś z sobą, książki. Czy kogoś z rodziny wysiedlano z Kalisza? Moja ciocia, taty bratowa. Ona była z pochodzenia Niemką, ale wyszła za Polaka i czuła się Polką i wysiedlili. Ona razem pojechała z nim, była wysiedlona. Chodziła pani w drewniakach? Chodziłam w drewniakach i to chodziłam jeszcze tam na Stare Miasto, żeby kupić. To trzeba było jeszcze rano dosyć wcześnie iść. Strach, bo na Stawiszyńskiej, tu na wprost Gardzarskiej była policja, nie, żandarmeria niemiecka i tu zawsze chodził, stał. Trzeba się było kłaniać żandarmowi głośno, żeby słyszał, bo jak tak, to też było niedobrze. A jak wyglądały takie drewniaki? Takie drewniaki to były tak na takim obcasiku jak damskie. To były takie ze skóry, ja wiem, skóra, takie klapy, jak u nas teraz nieraz noszą takie, po prostu takie jak damskie, to były na takim obcasiku i
skóra taka na wierzchu. Dla nas to była taka nowość, dla dzieciaków, to jak poszło się, to ja pamiętam, jak poszłam tu na łąkę, bo tak stała woda, nie wiem, pamięta pan na tej łące tam, tak, to było, i zimą to był lód, marzło to, kiedyś się też ten lód pod nami zarwał i to były takie bez pięt, to nie były takie ciepłe jakieś. Czyli w nich chodziło się przez cały rok? No takie na cały rok, tak. Pamięta pani jakieś dramatyczne wydarzenia? Jak zasypywali rzekę, to co tutaj, wie pan, połączyło, bo to z parku i na Babinej, to była rzeka, były mosty, bo tu mostów było bardzo dużo. I pamiętam, jaka była, wszyscy tak się po tego, bo tam topili książki. Wszystkie książki przez biblioteki wywozili, zakopywali wszystko w tą koryto rzeczne. Chodziła pani do kościoła? Chodziłam tam. To nie było żadnych pojazdów, bo nie było żadnych samochodów, tylko się leciało pieszo. Czasem przez park, ale w parku też nie, bo park był dla Niemców. Nie wolno było tam chodzić. Jakby chciał sobie skrócić drogę, to nie wolno było chodzić tam. Pod koniec okupacji miała pani 12 lat. Czy musiała już pani pracować? Jak miałam 12 lat, to dostałam wezwanie do Arbeitsamtu, bo się tak nazywał. Arbeitsamt było w szkole na 3 maja. Tutaj to ten Arbeitsamt tam. Ale ja byłam takie chuchro, byłam szczupła, mała. I mama, jak ciebie by chcieli wywieźć, to ja chyba z tobą pojadę, nie puszczę cię. I poszła ze mną, ale nie wolno jej było wejść, tylko ja poszłam i tam w tych klasach takie lady były wysokie, że nie za tej lady to tak było widać. Tylko byłam mała, chuda, taka szczupła była. I wtedy miałam strach, bo nie wiedziałam co, bo oni wywozili. Z mojej rodziny, moja kuzynka miała 14 lat, też nie była wysoka, a też ją zabrali, wysłali do Niemiec. I on wtedy tak popatrzyła na mnie i powiedziała, że jak będę miała 14 lat, to mam się zgłosić sama. Ale ja się nie zgłosiłam, więc nie dostałam żadnego wezwania. Pamięta pani ostatnie dni przed ucieczką Niemców? To pamiętam, bo to w tej wojska, to tutaj nie było tych domów, tylko był taki wyższy teren i tu stało pełno armat. I strzelanie było z tej strony i od strony miasta też. Także jak my mieszkaliśmy w tej oficynie, to tak jeszcze tam był ogród, ogrodzenie, to jak się wyszło, to strach było wrócić, bo kule tylko nad głowami leciały. Strzelanina była ogromna. A później wszystkie te trupy to zwozili i tu za cmentarzem wojsko, tym co jest na żołnierskim wojskowym, tam zrzucali wszystkich. Jak zachowywali się Rosjanie? Przychodzili, oczywiście. Przychodzili. Tam na przykład mojej cioci mąż był przed wojną policjantem, ale on później był wywieziony też do tej guberni, nie pracował. I jak wrócił do tutaj, a on był, nie wiem, przedwojenni złodzieje mieli do niego najwięcej pretensji chyba, że był policjantem i przyszli z ruskimi. Prowadzili tu ruskich i zabrali go. I chcieli z miejsca rozstrzelać, ale taki lokator jeden, Welka się nazywał, znał trochę ruski i mówi, że co wy tu robicie? Przecież to jest porządny człowiek i tam sobie zabrali go i siedział. Długo, długo w więzieniu, ale później wyszedł. Kiedy wrócił z niewoli pani ojciec? Tata wrócił po wojnie, jak się wojna skończyła, to już był chyba czerwiec jak wrócił, w czerwcu po wojnie do domu. Czy cała rodzina przeżyła wojnę? Tu na Stawieszyńskiej mieszkał taki kuzyn, Pasik, młody, 16 lat miał i czytał książkę, bo to Niemcy go złapali z tą książką, wywieźli go do obozu koncentracyjnego. Ten przeżył, wrócił. I dwóch kuzynów mojego taty, Mazurki się też nazywa, Mazurek, jeden i drugi nazywali się, ich wywieźli do Oświęcimia, zabrali ich, bo pół roku przyszło zawiadomienie, że nie żyją.